Zbadaj ciągłość funkcji f. Funkcja f jest określona dla xów mniejszych od minus czwórki za pomocą wzoru 7 minus x kwadrat, dla x -a równego minus 4 za pomocą wzoru minus 8 i dla x -a większego od minus czwórki za pomocą wzoru 3x plus 3. Funkcję nazywamy ciągłą wtedy, gdy jest ciągła w każdym punkcie dziedziny. Pierwsza funkcja jest to funkcja kwadratowa, czyli jest to zwykła funkcja elementarna, stąd też jest ona ciągła w każdym punkcie dziedziny. Druga funkcja to jest funkcja liniowa stała, czyli również jest ciągła w każdym punkcie dziedziny, natomiast trzecia funkcja to jest też funkcja liniowa, czyli również jest ciągła w każdym punkcie dziedziny. Więc jedyny punkt, w którym ta funkcja f może nie być ciągła, to jest x równy minus 4. Musimy więc zbadać ciągłość tej funkcji w punkcie minus 4. Musimy więc zbadać dwa warunki. Po pierwsze, czy funkcja f ma granicę przy x zmierzającym do minus 4, a po drugie, czy ta granica jest równa wartości tej funkcji dla minus 4. Zacznijmy od pierwszego warunku. Czyli zbadamy granicę lewostronną przy x zmierzającym do minus 4 oraz prawostronną i sprawdzimy, czy są one sobie równe, czyli obliczamy limę przy x zmierzającym do minus 4 z lewej strony z naszej funkcji f od x, czyli zbliżamy się do minus 4 od lewej strony, czyli po x mniejszych od minus 4. Czyli funkcja f od x dla x mniejszych od minus 4 jest, jest określona za pomocą tego pierwszego wzoru. Czyli podstawmy. Limes przy x zmierzającym do minus 4 z lewej strony z naszej funkcji 7 minus x kwadrat to jest równe. Możemy teraz za x wstawiać minus czwórkę, czyli dostaniemy 7 minus minus 4 do potęgi drugiej. Co nam daje 7 minus 16 i stąd mamy minus 9. Obliczmy teraz granicę przy x zmierzającym do minus 4 z prawej strony z naszej funkcji F od X, ponieważ teraz do minus 4 zbliżamy się od prawej strony, to poruszamy się po x większych od minus 4. X większe od minus 4 mamy w trzecim wzorze. Czyli poruszamy się po wzorze 3x plus 3. Mamy limes przy x zmierzającym do minus 4 z prawej strony z funkcji określonej za pomocą wzoru 3x plus 3. Podstawmy więc pod x minus 4, czyli mamy 3 razy minus 4 plus 3, co nam daje minus 12 plus 3. Otrzymujemy minus 9. Widzimy więc, że granica przy x zmierzającym do minus 4 z lewej strony z naszej funkcji f od x jest równa granicy przy x zmierzającym do minus 4 z prawej strony funkcji f od x, a skoro granica prawostronna i lewostronna są sobie równe, oznacza to, że istnieje granica przy x zmierzającym do czwórki funkcji f od x i wynosi ona minus 9. Stąd też pierwszy warunek jest spełniony. Sprawdźmy teraz, czy spełniony jest drugi warunek, czyli czy ta granica jest równa wartości tej funkcji dla x równego minus 4. Obliczmy więc wartość funkcji f dla argumentu minus 4. Teraz zobaczmy, gdzie znajduje się minus 4. Widzimy, że w środkowym wzorze. bo mamy tutaj x równy... y... wartość naszej funkcji dla x równego minus 4 wynosi minus 8. I teraz widzimy, że tym razem drugi warunek nie jest spełniony, dlatego że granica przy x zmierzającym do minus czwórki z funkcji f od x nie jest Równa wartości tej funkcji dla minus czwórki. Granica wynosiła minus 9, natomiast wartość dla minus czwórki wynosi minus 8. Stąd też funkcja f nie jest ciągła.